Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać pewną aplikację ciekawą, myślę, dla osób, które potrzebują więcej miejsca na pulpicie. Nazywa to się Multicon Widget i generalnie polega na tym, że w miejscu, gdzie mamy po prostu jeden widget, jedną aplikację, czyli ten jeden kwadracik przeznaczony na pulpit, możemy umieścić więcej aplikacji, tak jak widzicie to tutaj. Generalnie jest to bardzo proste, bo po prostu musimy sobie utworzyć dany widget. Zróbmy sobie, gdzieś tu jest, o, multicon, 1 na 2, 1 na 1, czyli to jest jakby w miejscu jednej aplikacji znajdują się aż 4. No i tak dowolnie możemy sobie zrobić więcej. Powiedzmy, że wybierzemy sobie ten widget, tu sobie przesuniemy i zobaczcie, ile możemy aplikacji tutaj umieścić. Klikamy sobie. Wybieramy sobie oczywiście tutaj ilość tych aplikacji, jaką chcemy i wybieramy sobie konkretne już aplikacje, jakie tutaj potrzebujemy. Zróbmy sobie, zapełnijmy sobie całą tą listę, obojętnie czym, żebyście mogli zobaczyć, że rzeczywiście dużo tego można tutaj nawrzucać. No i myślę, że to jest całkiem przydatne dla osób, które nie lubią po prostu dużej ilości pulpitów, a wolą wszystko mieć jakby w jednym miejscu. Jest to również przydatne dla osób, które jakby preferują rozwiązania związane z folderami, czyli po prostu tworzymy sobie jeden folder, w tym robimy sobie jeden widget i w tym widżecie robimy sobie po prostu ten oto widget i będziemy mieli dużo rzeczy. Zróbmy sobie done. I zobaczcie, mamy jeden widget, to jest 1 na 4 i mieści się w nim aż 2, 4, 6, czyli 12 aplikacji. Niestety, ale nie możemy tego widgetu na przykład przenieść do istniejącego folderu, po prostu on się nie będzie tam mieścił, więc tak jak widzicie odskakuje, a typowy jakąś aplikację czy widget możemy sobie uruchamiać, wrzucać do poszczególnych katalogów. Jest to fajne rozwiązanie, jeśli ktoś na przykład chce sobie jeden pulpit zapełnić cały takimi aplikacjami, mieć wszystko, żeby nie przechodzić konkretnie do aplikacji. Jeśli macie ochotę, to spróbujcie. Gdzieś tutaj w adnotacji będzie link do sklepu Play i tam jest ta aplikacja. Jest ona oczywiście darmowa. Dobra, dzięki bardzo, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.